Włóczki ręcznie farbowane od firmy NITPRO. To nasz dzisiejszy temat główny tego spotkania w filmiku na YouTubie. Zapraszam Was. Witam się z Wami. E-dziwiarka na tropie różnych włóczek, różnych producentów. Wyłuskujemy z rynku dziewiarskiego, z tego bardzo obszernego rynku różne perełki. I według nas taką perełką są włóczki ręcznie farbowane pochodzące z firmy NITPRO, czyli od tego producenta, tak, akcesoriów, który w roku 2009 został przez nas sprowadzony do Polski. Wtedy byliśmy pierwszym jego dystrybutorem produktów. I teraz w 14 roku współpracy z firmą NITPRO mamy przyjemność zaprezentować Wam włóczki ręcznie farbowane. Surowiec, który służy do farbowania, posiada certyfikat OECO, także jest bezpieczny do noszenia na gołej skórze. Barwniki również posiadają wszystkie atesty, czyli końcowy produkt można powiedzieć, że jest bezpieczny dla wrażliwych skór, dziewiarek, dziewiarzy, wszystkich, którzy będą nosić te dzianiny z niezwykle kolorowych włóczek. Z oferty czterech, tam w ofercie mamy cztery włóczki, teraz pokażę Wam paletę kolorystyczną, są cztery włóczki. My się skupiliśmy na trzech włóczkach, na które według nas najbardziej chcemy zwrócić Waszą uwagę. Trzy włóczki, trzy składy, trzy różne składy, trzy pozycje na zaspokojenie ubioru od głowy do stóp poprzez rękawiczki. Taką mieliśmy wizję, zamawiając te włóczki. Wszystkie z tych pozycji, czyli włóczka z jedwabiem Luna, czyli Terra, są dostępne również w sklepach stacjonarnych. Tam można pójść i obejrzeć sobie, jak wyglądają na żywo kolory włóczek. I teraz otworzę Wam paletę kolorów, żeby zobaczyć, o co chodzi. Ona wygląda w ten sposób. Viva to jest, tutaj się odpowiednio ułożę, Viva jest 100% wełną merino super wash, 100-gramowy motek, ma 220 metrów i jest przeznaczone do przerabiania na drutach pomiędzy 3,25 do 3,75. Jest to, bym powiedziała, takie bazowe merino na sweterki, na czapki, na takie czapki, które nie będą grube, do których na przykład można dołączyć moherek, cieniutki moherek, i wtedy zyskujemy puszystości, ciepła i grubości. Wtedy my bierzemy troszkę grubsze druty niż byłoby bez moherka. No i Viva, spójrzcie na paletę kolorów. Większość z tych kolorów jest dostępna u nas. Oczywiście z czegoś zawsze trzeba wybrać, więc tutaj pewne decyzje musiały być przez nas podjęte. Następna włóczka to jest włóczka Luna. Luna jest włóczką, która jest mieszanką, jest bardzo ekskluzywną mieszanką wełny merino oraz jedwabiu. 100-gramowy motek ma 182 metry. W 75% jest to wełna merino i w 25% jest to jedwab. Przeznaczona jest na druty pomiędzy 3,5 i 4. Patrząc na tę włóczkę, ja widzę na przykład wykonany taki grubszy szal. Dodatek jedwabiu do składu włóczki powoduje, że dzianina robi się, po pierwsze zyskuje połysku, takiego eleganckiego połysku, po drugie robi się ciężka, więc jeżeli jest ciężka, taka cięższa, no toż używając tego słowa cięższa, to też nie wyobrażajcie sobie, że się ma jakieś ciężary na sobie, nie, ale jedwab w składzie włóczki powoduje, że pięknie się układa i to właśnie nam zapewnia dodatek jedwabiu. Oczywiście to, jeżeli dodamy jedwab do składu, to też wzrasta cena, ponieważ jedwab, kaszmir, moher to są włókna niezwykle drogie na rynku surowców. Co jeszcze widzę wykonane z tego? Piękne takie delikatne bluzeczki na specjalne okazje z jakimiś wzorkami ażurowymi. To jest według mnie ta włóczka, bolerka również. No i tak,
szale, można też czapkę. Tylko ta czapka będzie miała taki troszkę inny charakter niż taka czapka wykonana z włóczki Viva. Z Vivy nie ma połysku, a tutaj mamy połysk i dodatek jedwabiu też powoduje, że włóczkę inaczej dotykamy, inaczej odbieramy dotykiem. One są wszystkie bardzo delikatne, przy czym ta z dodatkiem z jedwabiu jest też taka troszkę chłodna w odbiorze. A tutaj to jest takie właśnie klasyczny, cudowny merino do przytulenia. Włóczka Terra to jest trzecia pozycja. To tutaj właśnie już się układam tutaj, żeby można było wszystko dobrze widzieć. Włóczka Terra jest dostępna w takich wersjach, ja je nazywam jednobarwne, ale one nie są jednobarwne, one delikatnie melanżują w zakresie jednego koloru. W tej serii one się zaczynają symbolami SS, a tutaj VR, te niżej. I on wygląda, ten kolor nie jest jednolity. I to jest, Terra jest włóczką, można powiedzieć, o składzie skarpetkowym. A co to znaczy? To znaczy, że z takiej włóczki można wydziergać skarpety. To taka pierwsza, rzucająca się na język odpowiedź. Ale niekoniecznie skład, w którym mamy 75% wełny merino oraz 25% nylonu, gwarantuje nam to, że dzianina będzie trwalsza niż wykonana ze 100% merino. Dodatek nylonu wzmacnia nam dzianinę i zwiększa jej trwałość. Również odporność na mechacenia. Oczywiście cudów nie należy się spodziewać, ale znacząco jakość dzianiny noszone ileś jest zauważane, że tutaj był użyty poliamid. I na tej włóczce Terra ja bym się chciała tak skupić troszkę dłużej, ponieważ kolor czerwony urzekł mnie niezwykle. Ja z tej Terry, tutaj widzicie przewinięty moteczek, zrobiłam próbeczkę. Próbeczka wygląda tak. I on tak z takim namaszczeniem dotykam, bo sobie nawet nie wyobrażacie, jak to coś, co no jest próbeczką, tutaj nabrałam tych oczek, w tym miejscu nabrałam oczka, tutaj idzie wzór, a tu dodaję co drugi rząd jedno oczko przed pliską francuską. Co z tego będzie? Ja jeszcze nie wiem, ale to jest niezwykłe doświadczenie, przekładanie tej delikatnej włóczki. To było niezwykłe, ale jak się namoczyło całość, i rozłożyłam, to są drutki numer 375. Na taki, bo jeżeli to kiedyś byłoby dzianiną, no to raczej taką chustką. Czyli jeżeli chustką, to chustą, baktusem, różnie to tam można nazywać, czyli jakąś zamotką szyjną, to dziergamy to zawsze na drutach większych niż producent zaleca, ponieważ producent na metryczce zaleca rozmiar drutów na dzianinę typu skarpetki, taką o zwartej konsystencji, a w chuście można sobie pozwolić na konsystencję taką bardziej przeźroczystą. I to już mam wyprane i wysuszone. I powiem Wam, że po wysuszeniu przeprowadzony został u mnie w domu test dotyku i Julia mówi, rany, jakie to jest miłe, co to za włóczka. No właśnie, bo to jest, można nie podejrzewać tego, że coś, co zawiera 75% wełny merino i 25% nylonu, może być w dotyku tak aksamitne. Ten czerwony kolor jeszcze tak podkręca taką świadomość tego aksamitu, jest w dotyku, po prostu jest niezwykłe. Delikatnie włoseczek tego merino się uwypuklił, ponieważ w motku go nie widać. A po wypraniu i ułożeniu, i zobaczcie, jak doskonale trzyma kształt, ponieważ sucha dzianinka przed praniem, po pierwsze była pokurczona, była pozawijana, tutaj też się zawijało i wcale nie było widać, że ten wzór będzie pokazywał takie zadziorne ząbki. Więc tutaj te zadziorne ząbki, jak było mokre, oczywiście tak delikatnie palcami wyeksponowałam i to, co wyschło, zostało, to konsystencję na skórze ma taką, możecie sobie ocenić. Tak wygląda na skórze.
Jak najbardziej, całym sercem polecam. Tak zwane jednobarwne kolory, oczywiście te wielobarwne też, ale w tych jednobarwnych tak ten kolor gra. W wielobarwnym widać od razu, co jest w środku. A tutaj trzeba wydobyć to, tę grę tego jednego koloru, w tych takich, to w oczkach delikatnie widać, to melanżowanie nie odbywa się, tu jestem obecny, nie, to właśnie trzeba sobie tak delikatnie wypatrzeć, że to jest właśnie włóczka ręcznie farbowana. Ten zaczątek bardzo mi się podoba. Jak na niego patrzeć? No chyba tak patrzeć na niego. Powiem Wam, że ten ażurek, ta bordiurka, to za małe, żeby to nazywać poważną bordiurą, to bym powiedziała, że to jest taka bordiurka. Jest takim wzorem, że wykonując trzecie jej powtórzenie na wysokość, jeszcze nie zapamiętałam. Niby proste, ale niekoniecznie. Więc sobie tak powolutku z namaszczeniem przekładam te oczka. Oczywiście na ekranie Wam mogę też pokazać, jak te oczka się przekładają, bo to właśnie też jest wielki plus filmiku, że można zobaczyć rzeczy, których byście nie widziały. Więc pokazuję Wam, jak akurat tutaj mam rząd powrotny. Jak to będzie na drucikach będzie mi się prezentowało to przekładanie oczek. Drutki 375, jak widzicie, unikorny. Ja testuję, używam wszystkie rozmiary, wszystkie druty, jakie są w ofercie. Wszystkie równe mają u mnie szanse. Oczywiście zawsze najchętniej wracam do noweli, do oliwnych, ale wszystkie drutki, po prostu każda włóczka kocha inne druty. I już. I mając tę świadomość, można sobie mieć kilka z różnych materiałów, różnych producentów. Unikorny. Numer 375. I tak sobie tutaj przekładamy. Niteczka pod palcami, jak widzicie, jest raczej cienka. Ten marker mi zaznacza, gdzie bordiura się kończy. No i tak dokładając po oczku co dwa rzędy. Dokąd mnie to zaprowadzi? Nie wiem. W dziewiarskim życiu tak jest, że rozpoczynając coś, nigdy nie wiemy, co i kiedy powstanie, a dwa ostatnie oczka to są na prawo. I to jest, raz Wam pokażę tak w motkach kolorystykę, bo warto na nią jeszcze raz popatrzeć, tak już nie w palecie, bo w palecie jest wiele kolorów i jednak skupiamy oczy w różnych miejscach, a tutaj ja jestem tym fragmentem robótki z tą ażurową tutaj pliską zachwycona i jak Francuzik się ta pliska pięknie układa i tutaj widać te miejsca, gdzie są dodawane oczka i też to pięknie gra. Odkładam ten moją próbeczkę z włóczki Terra. Włóczka Terra, mieszanka wełny merino oraz nylonu. Terra ma u nas dużo przedstawicieli kolorystycznych i cieńszych, i to znaczy i jednobarwnych, i wielobarwnych. Ja się skupiam na tym, co bardzo chwyciło mnie za serce, czyli na jednobarwnych. Dla lubiących kolory, które są żółto-miodowe, zobaczcie, jak dołożę do niego tę intensywną limonkę. Wyobrażacie sobie posiadanie skarpetek, bo oczywiście przecież to jest włóczka skarpetkowa, czyli jak najbardziej skarpetki, rękawiczki można z tego wydziergać. Miodowy kolor dla kochających takie klimaty jesienne. Tutaj kolor, który jest kolorem naturalnym. Kolor granatowy. Tutaj ten kolorek, może położę jakiś inny obok niego, wtedy bardziej widać, że on jest granatowy, jest taki ciemny, atramentowy kolor. Fuksja. Fuksje zawsze są kochane. Fuksja, czekolada, taki czekoladowy kolor. Jeansowy. Na tym jeansie właśnie widać to, co ja mówię, że momenty, że to jest włóczka ręcznie farbowana i tutaj zdecydowanie widać delikatne fragmenty troszkę jaśniejszego i delikatne fragmenty troszkę ciemniejszego. Dziergając, na przykład planując sweterek z włóczki ręcznie farbowanej,
tym bardziej w tych wielokolorowych, tym bardziej należy wziąć pod uwagę to, że w tej samej partii farbowania motki mogą się między sobą różnić. Taka jest uroda włóczek ręcznie farbowanych. I żeby zniwelować taki przeskok, że tu był stary motek, tu mamy nowy motek i one się minimalnie między sobą różnią, a uwierzcie, że te rzeczy wychodzą dopiero na dzianinie, na sweterku, to widać i najlepiej jeszcze gdzieś powieszonym dalej, położonym dalej, to wtedy to widzimy. Jak patrzymy na motki, nie widzimy różnicy. To wtedy najlepiej jest dziergać z dwóch motków jednocześnie, zmieniając sobie rzędy, co 4, co 6 rzędów, zmieniać motek, wtedy nam się ewentualne różnice rozpłyną. Idziemy dalej w tej kolorystyce. Kolor czarny, a jakże? Zobaczcie na tę zieleń grającą. Też przy tym akurat nie widać, więc położę między nie taki delikatny, bym powiedziała, to jest taka kawa cappuccino. Kawa cappuccino, tutaj widzę, że mi się gdzieś luna dostała. Kolor bordo. I kolorek takiego buraczka. W taki jeden motek włóczki można, myślę, mieszać sobie z innymi włóczkami, dla których na przykład szukamy, po pierwsze, wytwornego towarzystwa, czyli musi to być wysokiej jakości włóczka, a po drugie pewnego jednobarwnego, w cudzysłowie, tła, żeby wyeksponować na przykład zmieniające się kolory w tych motkach wielokolorowych. To wtedy można ładnie zagrać, nie robić jednej dzianiny z włóczki, która jest wielobarwna i w ręcznym farbowaniu to będzie prawie zawsze melanż, tylko tak sobie pokombinować, żeby dzianina była i taka, i taka. Więc teraz odkładam włóczkę Viva i zaraz Wam jeszcze pokażę Lunę i, przepraszam, Terre i Vivę Wam pokażę. Tu mi się dostało moteczek, dobrze, to tu odkładam. Włóczka Luna, czyli mieszanka wełny Merino 75% oraz 25% niedwabiu. Zobaczcie, tak się tutaj kolorystycznie dzieje. Turkus. Ja zawsze tak moje serce gdzieś układa turkus z fuksją. Tak mam. Taka głęboka, nasycona zieleń. Kolor srebrny. Takiego, no srebrny, taki szaro-srebrny. Kolor bordowy. Kolor ekri. Antyczny róż. Buraczek. Buraczek, botwinka, można to jeszcze nazwać bakłażanem. Tutaj zawsze jak się kładzie motek na motku, to one się, ich kolorystyka się gdzieś tam nam gubi. Jak nie, to jest planować, patrząc na kolory tych włóczek, na sweterek, pewnie na taką bluzeczkę w lunie. Luny mamy w moteczku, już Wam mówię ile. Mamy 182 metry. Na sweterek, to jest oczywiście, to jest moje szacunki, są tylko i wyłącznie. Posiadając 5 motków włóczki, myślę, że sweterek w rozmiarze M ogarniemy. Na wyższe rozmiary to myślę, że no tak na L-kę to 6 moteczków, na rozmiar SK to 4 motki, to tak może być troszkę mało, ale między 4 a 5. Albo gdyby dodać do takiej luny, czyli wełny merino z jedwabiem, inną jednobarwną, na przykład włóczkę w innej firmy o podobnym składzie jest i podobnej, troszkę podobnej grubości jest włóczka Feeling od Lany Gap, to wtedy ogarniamy, możemy mieć 4 motki, a na jakieś wykończenia, na jakieś paseczki ściegiem mozaikowym, to wtedy ten jeden moteczek nam ogarnia temat brakującego 5 motka. I tu jest właśnie włóczka Luna. 3 motki, tyle precelków, przepraszam, 3 włóczki, tyle precelków i tyle różnych kolorów. A teraz tutaj też mam do odłożenia do Luny. A tutaj mamy włóczkę Viva. Czyli ta, ja bym powiedziała, że to jest ta włóczka, którą ja na przykład widzę jako czapkę, jako materiał na czapki. Fajnie wyglądają, prawda?
A gdyby im dorzucić tutaj, zobaczcie, te trzy. Na sweterek należy mieć 220 metrów. Jeżeli miałybyśmy 5 motków, to jest ponad 1000 metrów włóczki. To też jest włóczka, według mnie, idealna na taki bardziej elegancki sweter dla panów. W dzianinie ten delikatny melanż będzie na tyle delikatny, ale już będzie oryginalny. I na męski sweter myślę 6 motków, takim w rozmiarze do M, do okolicy M-ki. Kto lubi antyczne róże, zobaczcie tutaj te trzy kolory złożone, położone obok siebie. To są w podobnej gamie kolorystycznej ułożone. A gdyby jeszcze do tego dorzucić to. Czasami dziergamy chusty z takich grubszych wełen merino. I tutaj w techniką mozaikową to jest idealne, kiedy mamy takie kontrasty w motkach, możemy właśnie tym systemem kropek podnoszonymi oczkami uzyskać niezwykłe chusty, między innymi taką, jak ja to zrobiłam z włóczki i to sezon temu. To tutaj również możemy nieźle się pobawić kolorystycznie, a wyobraźcie sobie dołączenie na przykład w ten sposób. Tak sobie pomieszać w chuście takie trzy kolory ręcznie farbowanej wełny merino. A gdyby tutaj zamieszać i dodać zieleń, a zieleń położyć koło turkusu, prawda? Kolejność występowania koloru ma znaczenie. No bawić się można tym przekładaniem bez końca. Ja Wam tutaj tylko anonsuję, że takie sprawy u nas wyniknęły, że takie włóczki do Edziewiarki dotarły. Zobaczcie, jak to cudnie wygląda. Jak nie kochać tych motków. No jak widzicie, ja mam serce bardzo wrażliwe na wołanie moteczków. No i już mam tutaj taki kawałek próbeczki aksamitny i niezwykły w dotyku. Firma Nytpro, te trzy rodzaje włóczek, mnóstwo kolorów, myślę, że mnóstwo inspiracji. Jest to nowość w ofercie sklepu, do której Was oczywiście do zajrzenia zapraszam. Bardzo zawsze lubimy, kiedy zostawiacie nam komentarze pod filmem, więc napiszcie, która z tych włóczek najbardziej Wam się spodobała, Terra, Luna czy Viva? I też jakie pomysły miałybyście na te włóczki. To jest taka pierwsza rzecz, którą zawsze kończę program. Druga, pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, a łapka w górze to też jest ważne. I mam nadzieję, że ten filmik przybliżył Wam troszeczkę te włóczki. Ten film niewątpliwie uwydatnił moje słabe serce w stosunku do maleńkich próbeczek. Ale to właśnie zaczynam coś, by pokazać Wam, co można z tego wyczarować i jak się zachowuje po praniu, ponieważ pranie zawsze zmienia w 99% dzianinę na plus. Czasami tam gdzieś coś nie wyjdzie, ale to według mnie jest zawsze na plus zmienia i zawsze efekt wow w tym, jak już wyschnie. Za dzisiejsze spotkanie bardzo Wam dziękuję. Zapraszam na kolejne filmiki, które produkujemy na YouTubie. Zapraszam do sklepu, do tych trzech kategorii włóczek, ale oczywiście nie tylko. Pozdrawiam.